Hej Genali, pamiętasz jak pracowaliśmy w restauracji, potem byłem pilotem i potem jak byłem pilotem, to byliśmy policjantami, a potem byliśmy strażakami? To za mało. Jak to za To za mało? mało. Słuchaj, żadna z tych pracy mi się nie podobała, ja nie wiem. Ja chciałbym coś nowego. Czy masz jeszcze tu jakieś inne prace, A że, wiesz co, którymi mógłbym dobrze się się zająć? składa, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy właśnie koło jakiejś. Co za zbieg okoliczności! Prawda? Niesamowite! A Zobacz. tak przy okazji, poczekaj, żeby ktoś tutaj nie. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to obejrzyjcie poprzedni odcinek, który jest teraz w prawym górnym rogu w karcie, gdzie szukaliśmy sobie pracy razem z Genali. No i mamy jeszcze kilka innych tutaj prac do wykorzystania, a potem trzeba jeszcze wykorzystać pieniądze, które zarobimy, Absolutnie, to więc. mnie najbardziej interesuje. To ostatnia część, powiem ci Wydawanie szczerze. pieniędzy. Oczywiście, nie byliśmy w ogóle jeszcze tutaj w sklepach, ani nie byliśmy w Hej. kinie, w Ta teatrze. osoba nazywa się Michelle Scott. O, to jest The Office, prawda? Tak, The Office, że był Michael Scott, a to jest Michelle. Wiedziałam, że coś musi tutaj być. Okej, to przyjmujemy tutaj pracę jako sekretarka? Chyba Jako tak. bardziej jako stażysta. Co my tu mamy? O. Czy stażysta ma chodzić i podlewać kwiatki? Czasami, ale zobacz, tutaj stażysta ma chodzić, jeżeli kwiatki są. O, coś mamy do zrobienia? Okej. Co mamy do Coś zrobienia? właśnie nie wiem. Co tu się robi w Czy takim ty tym? dostałeś jakąś rzecz do ekwipunku? Nie, mam pustą konewkę, którą trzymam. Wiesz co, ja również nic nie Chwila, dostałam, może więc ludzie coś od nas chcą? może to oznacza, że po prostu musimy coś robić. Poszedłeś już na górę? Tak? Ktoś mnie woła? O, tu nas woła ktoś. O, okej, może potrzebuję kawy czy czegoś. Jakiś papier nam dał. Okej. I mamy ten papier dać gdzie? Ja nie wiem, co się robi. Do drukarki. O! Chyba o to chodziło. Zeskanowaliśmy mu. Okej, super. A o co Proszę. chodziło temu gościowi? Czy on potrzebuje jakiś. Wstrzywacz. A to wygląda jak. Telefon. O nie! Radzisz sobie? Tak? Kto dzwonił, Czoklet? Nie wiem. Jakiś dziwny numer. Poczekaj. Ktoś tu. Jak ten wstrzywacz? Skąd masz. Dostałaś wstrzywacz, może? Właśnie szukam, dostałam. Poczekaj, mam kanapkę, mam kalkulator. To znalazłam, ale to nie o to Tu chodzi. jest To też nie jest ani kalkulator i kanapka, ani nie kanapka. kalkulator. O matko, czemu praca jako stażysta jest taka straszna? No bo to jest bardzo, bardzo Ten telefon gdzieś trudne. dzwoni. Tu? Wiesz co, ja komuś właśnie naprawiłam komputer, także. A jak się naprawia komputer? Po prostu. O, Aha, mam! uderzyłem go. Trzeba uderzyć w monitor? Tak, O! Czoklet, dostałam ten, dostałam zszywacz. Super. Ja tutaj nie widzę żadnego tego, nie widzę żadnego. Chwila, kwiatki! Zszywacz jest na samej górze. O nie, trzeba sobie nalać wody. Jak nalać Radzisz wody? sobie? O, mam wodę. Okej, wspaniale. Trzeba Ja daję zakręcić. mu to, a ty potrzebujesz zeskanowania. Okej, Czoklet, jak się skanuje rzeczy? Naklikasz na drukarkę. Okej, to jest bardzo, bardzo istotne. Wiesz co? Ja nie wiedziałam, że bycie właśnie stażystą Kwiatek jest do tak stresujące. podlania, pyk. Niesamowicie. Czy jest gdzieś tu woda, którą mogę. Okej. Czy jest gdzieś tu woda? O, jest woda. Zostaw kwiatka! Okej, O. dobra. Ja już tutaj zrobiłam kolejne zadanie. Czy ty dalej sobie radzisz z tym kwiatkiem, albo sobie nie radzisz z tym kwiatkiem? Na razie szukam. Poczekaj, on Chwila, potrzebuje. Michelle Scott coś od nas chce? Blue Nie. file? Co mam robić z blue file, Czoklet? Nie wiem. Idę do ciebie. Zaraz ci pomogę, jeśli z czymś trzeba pomóc. Odebrałam telefon i poczekaj, bo ktoś tutaj jeszcze potrzebuje zeskanowania dokumentów, także ja mogę to zrobić. Proszę bardzo, to są pani zeskanowane Woda. dokumenty. Tu jest Tutaj. jeszcze piętro wyżej. Tak, ja jestem na tym piętrze, nie martw się, ja sobie daję radę. Czoklet, nie martw się, daję sobie radę na piętrze wyżej. Na pewno. Tak, wszystko jest w porządku, tylko nie wiem, co zrobić z tym, jakbyś mógł zobaczyć. Z czym? Oto, co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. A to nie trzeba włożyć do szafki? A nie wiem, Tu jest taka czego. szafka z dokumentami. Co on potrzebuje? On potrzebuje jakiegoś dziwnego, jakby. Długopisu. A, on potrzebuje długopisu. Telefon? Nie. Wiemy, Tutaj gdzie jest długopis, Czoklet? Wszyscy chcą czerwone dokumenty. A czerwone Ech, nie, dokumenty? wiesz co, ja się poddaję. Nie, ja tu nie pracuję. Wychodzę stąd. Do A widzenia. ze mną, przepraszam Chodź. bardzo! Chodź, wychodzimy. My się nie damy tak traktować. Ale Czoklet, ja tutaj wciąż jestem w pracy! Chodź. Okej, Genali, koniec. Nigdy przenigdy pracy w firmie.
Nigdy przenigdy. Ale to nie było aż tak tragiczne. I jeszcze deszcz pada, no. Widzisz, czemu życie musi być takie dla nas niesprawiedliwe? Myślisz... Musimy chodzić, podlewać kwiaty. Wiesz co, ja już wolę być śmieciarzem, naprawdę. Wolę być śmieciarzem. A myślisz, że właśnie jak skończysz szkołę, to to, co cię spotka, to dawanie ludziom kawy i, nie wiem, śmieci, czekolet? Zostaję śmieciarzem. Naprawdę? Proszę bardzo, a nie mówiłem, że zostanę śmieciarzem? Serio, ty nas poważnie mówiłeś? Dzień dobry, brudny Dave. O nie. Co? Jak mogę tutaj dołączyć do tej roboty? Możesz kliknąć? Nie, more wiesz... More info. Wiesz co? Chyba on nie chce raczej nas przyjąć, ponieważ nie jesteśmy... Przepraszam bardzo, to jakie trzeba mieć... Może po prostu trzeba wsiąść do środka? Chyba tak. Już chciałam powiedzieć, że jakie by tutaj musimy mieć te wykwalifikowane rzeczy, aby... Okej, okay, 50 w takim tych. Razie 50 paczek. Gdzie tu śmieci znajdziemy? A wszędzie są śmieci czekolady. Czy ty to widzisz? Co? Czy ty to widzisz? Co ja widzę? Toj. A... Taki, do którego można wejść. Hej, poczekaj. Poczekaj, to jest ważne. To jest ważne? Co jest ważne? Tutaj pracowanie? To jest bardzo ważne. Proszę mnie dowieźć do... Musimy szukać śmieci. Poczekaj, czy stoją gdzieś tutaj? A one są często za budynkami, więc popatrzmy okay. sobie... Nie patrz na mnie, okej? Okej. Tutaj nic nie ma. Okej, dobrze, tutaj nic nie ma, prawda? Bo ja tutaj... Nic się nie stało, prawda? Tutaj są. O, tu jest... Tutaj są! Tu jest śmietnik. Poczekaj, trzeba podjechać tyłem, proszę bardzo. A to ja w takim razie... Podjeżdżam tyłem i... Okej, co my tu musimy zrobić? No wzięłam wszystkie śmieci czekolady. Trzeba wyjąć śmieci ze śmietnika i włożyć tutaj, tak jak pan śmieciarz robi zawsze, no. Aha, okej. O, widzisz? Tutaj się nawet... O, jeszcze poczekaj, jeszcze jeden mi został. Jeszcze jedna ta... O, i już. 10, jeszcze 20. Okej, uda nam się. Hej, ta praca jest całkiem taka... Gdzie my tu znajdziemy jakiś kolejny... Czy tu jest kolejny śmietnik gdzieś? Nie, raczej nie. Tutaj jest bardziej... Tu jest jakiś tunel, dobra. Właśnie, w który właśnie wjechałeś. Czy może gdzieś tu? Nie. One są przy budynkach, tak bardziej... Tam może? Tutaj jest jakiś most. Dobra, patrzymy, szukamy. O, są... jest śmietnik. Czekolad, ale poczekaj, to też jest to hotel. Ja chcę. Pyk. Ha, nie chciałbyś może znaleźć pokoju w hotelu? Pokój w hotelu? Mhm. Najpierw musimy na niego zarobić jako ciężką pracą, jako śmieciarz. Możesz jechać. Nie, wolę, żebyś ty prowadził. Dobra. Poczekaj, tu byliśmy. O, tam jest kolejny. Zobacz, tutaj. O, to ja podjadę. Dobra. Raz, taki dwa. Taki mały. No, dwa to i tak dużo. Pyk, pyk. O, tu jest śmietnik. Przepraszam. Dwa śmiecie. Raz. Halo. Raz, dwa. Jeszcze pięć. Hej! Co? Zobacz, tutaj jest... Jak to się nazywa? Wyprzedaż garażowa. Dokładnie, wyprzedaż garażowa. Moglibyśmy coś od niego... Ej, on takie dobre rzeczy sprzedaje. Zobacz, jaki wielki telewizor. A on ma może jakiś worek śmieci do sprzedania? Czoklet, jakbyś chciał handlować śmieciami, które masz... Jedź za mną. Ja tutaj będę... O, mam kolejne. Okej, to w takim razie ja przyjeżdżam moją śmieciarką. Ciuciu. I tu kolejne. To chyba będą wszystkie, wiesz? O, powinniśmy... Cztery. A tutaj? A, wziąłeś tamtą. A gdzie ty jesteś? Tutaj za tobą jadę. Pyk, pyk. Mamy to. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciekawe jak... O, okej, super. Musimy w takim razie jeszcze... wrócić do tego. Aha, to ja... Do pana śmieciarza. To ja kieruję, poczekaj, jedziemy na wprost. Ciekawa jestem, ile nam za to zapłaci, ponieważ tutaj są kolejne śmieci, ale podobno już... śmieciarze zarabiają całkiem spoko, powiem ci. Szczerze? Naprawdę? Nie wiedziałam. Chociaż... ja bym chciała kupić sobie na przykład jakiś motocykl czy coś. Motocykl? Na przykład. Ty? No, hej, tutaj są naprawdę ładne rzeczy. Okej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Halo. Ile pieniędzy pan nam da za to, proszę pana? Panie Dirty Dave. Pyk. Okej, i... Halo, panie Dirty Dave? Pan Dirty Dave nie daje nam za to pieniędzy, przepraszam państwa bardzo. Poczekaj, musisz chyba z drugiej strony może zaparkować? Może do niego podjechać? Albo tutaj zobacz. Tutaj może musisz... Tak! Jest! Udało nam się! Ile pieniędzy poleciało, widziałeś trzy to? Dostaliśmy trzy pliki.
Dobra, w takim razie hej, po pracy trzeba się rozerwać. Dokładnie, ja nie do jakiegoś sklepu. Mówić. Absolutnie do sklepu, albo w końcu sobie kupimy jakiś pojazd, albo może w końcu zrobimy sobie jakiś apartament czoklet. Czekaj, tu coś jeszcze jest. A kolejna praca? Tu można być kurierem, ale wiesz co, ja myślę, że mam wystarczająco pieniążków. A na co konkretnie chcesz? Nie wiem jeszcze. Chcę zobaczyć, jakie są sklepy. Poczekaj, tutaj gdzieś, tu na razie są jakieś budynki, jest stacja benzynowa, ale raczej nic nie zatankujemy. A w środku? Dzień dobry. Czoklet, tutaj jest chyba... Można kupić sobie kawę, chipsy, beef jerky albo lód? Okej, to taka żabka trochę. Troszkę. A ty gdzie jesteś? Wiesz co, ja tutaj jestem w sumie obok ciebie, tylko że poszłam troszeczkę inną drogą, ponieważ tutaj są takie niesamowite apartamenty. Gdyby nam się udało, może... A nie, to w ogóle nie jest apartament, to jest bar! Tu jest bilard! Chyba nie możemy bilardować mocno. No niestety, ale... Ej, zobacz, to jest Chinatown. What? Czy to znaczy? Myślisz, że dają jakiś dobry pad thai? Na razie tu widzę pralnię. Patrz, tutaj jest sklepik z lampami. Okej, a mamy coś tu jeszcze fajnego. W ogóle, czemu mam teraz śmieci w ekwipunku? O, czoklet, znalazłam też sklep z tymi, z ekspresami do kawy, jak tu miał ochotę. Tu są zegary. Dzień dobry, czy mogę kupić zegar jakiś fajny? Ten zegar. Ojejku, ale to są strasznie drogie te rzeczy tutaj, wiesz? Jak to? To oznacza, że nasze 3 dni bardzo ciężkiej pracy po prostu są na marne? No może nie na marne, ale no szału nie ma, powiem ci. A co jest w teatrze? Dzień dobry. Ej, te zegary rzeczywiście są piękne. Popcorn? Dobra, no to my popcornu nie chcemy. A co ci grają w kinie? Właśnie chyba nic, tylko popcorn sprzedają. Ale dziwnie, może to wiesz, cały czas tych kin nie otworzyli. Tu jest bank, czy możemy po prostu wymienić pieniądze na inne pieniądze? Możesz to zrobić w swoim własnym ekwipunku, czoklet. A bankomat? Patrz, można wymieniać. Serio? Tak, można wymieniać różne rzeczy, na przykład cztery pliki banknotów na walizkę pieniędzy. To ja chcę, ja mam trochę dużo pieniędzy w takim razie, wiesz? Ja bym wymienił to na banknoty. Czekaj, ja mam stak banknotów. Czy na cokolwiek w ogóle mi starczy? I te banknoty na te banknoty. O, w centrum handlowym coś na pewno będzie fajnego. To są śmieci na przykład. To wspaniale, ale już nie jesteś śmieciarzem, wiesz o tym? A jakby tak... O, możemy sobie kupić te sprzęty elektroniczne, które wiesz chcieliśmy. Wiesz co, a ja się pójdę rozerwać w klubie. Tyle ci powiem. Jest tu jakiś klub? Oczywiście! Tutaj nawet jest muzyka grana przez rodziło kapelę, jeżeli przyjdą... Gdzie? Tutaj! Widzisz te takie bardzo ładne, jakby szklane drzwi? Poczekaj... A, tutaj? Chcesz spędzić ze mną wieczór z drinkiem w ręce oraz śpiewający tutaj... O, bardzo chętnie, panie barmanie. Poproszę tutaj jakąś potionkę. Patrz, ja gram! Czoklet! Jump boost mi się przyda. Proszę bardzo. Patrz, jak mogę wywijać teraz. Podoba ci się gram? Przepięknie. Dziękuję! Mi tu coś nie wychodzi, gra. Chwila. Dzień dobry. Dzień dobry. Nikt ze mną nie chce porozmawiać? Chyba raczej nie. Panie barmanie, proszę o drugą kolejkę. Pewnie czekaj, bo nie chcą z nami rozmawiać, bo już myślą, że my już, wiesz, jesteśmy zbyt... Czoklet, to jest w ogóle kuchnia na górze. Nie powinniśmy w ogóle tej wchodzić prawdopodobnie, bo to jest tylko dla personelu. Ja się zgubiłem w toalecie. A tutaj... zgubiłeś się w toalecie? Zgubiłem się w toalecie. Wciągnęła cię rurę? Dokładnie. Wiesz co, bo tutaj jest taki idealny balkon, który przypomina mi o naszej pierwszej randce. O naszej pierwszej... co? Naprawdę, to jest przepięknie, gdybyś mógł tutaj podejść. Nasza pierwsza randka? Owszem, taki dziwny kelner był. Bardzo podejrzany. Co? No, nie pamiętasz? Nie. Serio? Taki dziwny, podejrzany kelner był? Nie, pierwsze słyszę, nie wiem, czy może... Czy ty nie pamiętasz naszej pierwszej randki? Czy wy kojarzycie coś takiego? W ogóle ładnie podrygujesz nóżkami. A, dziękuję bardzo. Czy wy kojarzycie o jakimś... Nie, pierwszy raz słyszę o czymś takim. W ogóle patrz.
Weep. Wow. Weep. Zagram, słuchaj, baladę kończącą odcinek. A, dobrze, to proszę. Ja będę słyszeć. Odcinek się kończy. A, dobrze, to ja wychodzę. Zostawcie, beznadziejnego macie pana tego... Zostawcie łapkę muzykanta w górę pod tym filmem. I to będzie tyle, jeśli chodzi o moją balladę. A kiedy pójdziemy do sklepów? Patrz... O, przepraszam. Zostałem sam!